O, tak. Super jest, super jest. Gadka, śpira papa. Wszechobecny Bóg. Wszędzie. Pytanie, czy wierzysz? On jest, ja jestem. Pytanie, czy wierzysz teraz? Dwie rzeczy, które są potrzebne, żeby się z nim zsynchronizować teraz. On jest. Bezgraniczna miłość. Jego do ciebie. Czy wierzysz to? Że on jest. I teraz to się wylewa. Wszechobecny, wszechwiedzący, wszechmogący. Wszędzie jest. Tylko wystarczy Twoja decyzja, wolna wola, otworzyć się na Niego. Tak Biblia pisze, całym sercem, całym sobą kochać Boga. To znaczy otworzyć się na Niego całym sobą. Właśnie teraz, teraz, teraz. I On może do Ciebie już mówić teraz. I nieważne jest co było godzinę temu, zupełnie jest nieważne co było godzinę temu. Zupełnie, bo godziny temu już nie ma. Jesteś zanurzony w duchu, a duch jest wieczny. I Ty, Chrystusie, jesteś wieczny. Twoje życie w Nim jest wieczne. I teraz On może Ci objawiać prawdę w duchu. Nic innego więcej nie trzeba. Nic. Nic. Tej malutkiej wiary jak ziarnko gorczycy. Malutkie wiary jak ziarnko gorczycy. Tak jest. Teraz i teraz masz. Koresz i teraz. Napisał w słowie Bóg, że nazwę ich dębami sprawiedliwości. Dębami sprawiedliwości. Pomyśl o Jego miłości i pomyśl przy tym o Jego wielkości. Jak wielki jest Bóg. Jaki jest Chrystus? Z kim masz do czynienia w ogóle? Ja jeszcze się przyznam, że jeszcze ograniczałem Boga. No, wiadomo, że nie jestem doskonały, ale jeszcze ograniczałem Boga, zobaczyłem dzisiaj. Jeszcze go ograniczałem, to naprawdę Bóg. Bez Jego zgody nic się nie stanie. Bóg naprawdę ma za fraki, też diabeł w ogóle. On mu w ogóle decyduje, co diabeł może zrobić, co może, co nie zrobić. Bo to jest wszechmogący Bóg. On ma władzę, przyciski nad wszystkim. On czuwa, kocha Cię i to się dzieje teraz. I jak mówię, nieważne jest, co było pół godziny temu. Nieważne. Jego duch mówi nieustannie i przebywa z nim nieustannie. Bez Jego obecności nieustannie. 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 Wiecie, świat w ogóle ma złudną nadzieję. Słowo Boże pisze, że nadzieja, nie chcę, bo to nie mówię źle ludzie ze świata, w ogóle nie chodzi o to, tylko nadzieja bezbożnego jest jak piana rozwalona przez fale morskie. I świat jest nieświadomy, człowiek, który nie zna Jezusa. Czasami myśli takie rozumowanie, że co mi może dać Jezus? Też tak myślałem kiedyś. Co, do kościoła pójdę, pomodlę się, co on może mi dać? Co może mi Bóg dać? Jak może Bóg mi pomóc? To miałem takie myślenie kiedyś od diabła. W świecie jakbym jako niewolnik diabła. Ale ja ci powiem, co może Bóg zrobić. Bóg może zrobić tak, że zamkniesz oczy i w parę sekund zmieni twoje życie. To może zrobić Bóg. Na początek. Na początek. A za tym cała wieczność i cała jego istota. Cała jego istota. No. I świat się, założymy, świat się lubi tak zagłuszać. Coś, włącz sobie muzykę, zarobi więcej pieniędzy, że niby będzie dobrze, myślą ludzie na świecie. Że będzie dobrze na świecie, że się poprawi. Próbują no, od tego strachu się odizolować, od tego całego systemu, który pada w ogóle. I to nie. Ale to dobrze. Że, znaczy nie dobrze, ale dobrze, że to nie.
Bo ludzie coraz bardziej będą tracić swoje majątki, wszystkie bałwany i im się będzie wydawało, że to jest złe. Ich ego będzie krzyczeć i to będzie boleć. Ale ten ból jest ku zbawieniu, bo oni zaczną wtedy wołać do Jezusa. Bo wtedy, jak powiedzenie mówi ludzkie, jak trwoga, to do Boga. I wtedy, ze mną też tak było, i wtedy zacznę wołać do Jezusa. Jezus, czy Ty jesteś? Jeśli Ty jesteś, to gdzie Ty jesteś? Pokaż mi się. Objaw mi się. I będę do Niego wołać. Wołać całym sercem, a Pan na takie wołanie musi odpowiedzieć. I będą działy się właśnie nawrócenia ludzi. Cuda. I ludzie wtedy zaczną, o kurde. Jak ja mogłem to w to nie wierzyć, że Bóg jest prawdziwy. Że ja mogę z Nim rozmawiać. On jest wszędzie. On mnie przenika w ogóle wszędzie. Przenika moją brodę, moje ubranie, Duch Święty. Wszystko przenika. Nawet serce Boga. Wszystko, głębokości Boga. Ja jestem. W autorytecie ja jestem. Demony są pod stopami. Jego miłość, Jego chwała, Jego światło. Jestem Jego odbiciem, Jego obrazem, Jego odbicia, Jego charakteru, Jego istoty. I On mnie zmienia. I najważniejsze jest Jego miłość do mnie, do ludzi. Ukryte życie w Bogu. Widzisz? I słuchać Jego głosu. Słuchać Jego głosu. Bo to wszystko tutaj... To wszystko tutaj. Nie zajmować się sprawami świata. Nie kochać tego świata. Bo to jest widzialne i to przemija. To jest porządliwość ciała, oczu i pycha życia. To, co ze świata jest, to nie jest Ojca. Nie znają mnie, bo nie znają Ojca mojego. Ale zajmować się tym, co pochodzi od Boga. Czyli zamykać oczy. Na przykład. I wsłuchiwać się w Jego głos. Bo Jego głos jest skarbem dla ludzi, którzy Go poznali. I całym sercem iść za tym głosem. Pan, pasterze moim, niczego mi nie brak. Niczego mi nie brak. Różne krzyki są na świecie, czego mi brak. Ale w Panu niczego nie brak. I to jest On. Usprawiedliwił nas przed założeniem świata. Jeszcze nawet. Powołał, przeznaczył. Zamyślę, stworzył w ogóle. Jako doskonały, jako odbicie swojej chwały, odbicie swojego wyrazu, swojego miłości, swojego charakteru, swojego serca. Różnorodność ludzi. I usprawiedliwił za czasu. Powołał i obdarzył chwałą. I teraz na nowo wzbudził nas z martwych. Dzięki Jezusowi. I możemy iść. Jako Kościół. Jako jedyny żywy organizm. Jedyne życie na tej ziemi, na tym pustkowiu. Bo to jest pustkowie. Tak naprawdę to jest pustkowie. Które jest pogrążone w grzechu. Tylko diabeł to sprytnie pokolorował jeszcze. Ale to jest pustkowie pogrążone w grzechu. Potrzebujące Jezusa. I na dnie każdego serca jest ten martwy zrążek Bożej chwały. I jeśli człowiek uwierzy, że Jezus Chrystus był posłany przez Boga z jednorodzonym Synem i że był tu rzeczywiście i że On prawdziwym Bogiem jest, On Cię kocha i On wziął cały ten syf Twojego życia na siebie, byś zobaczył, jakiego prawdziwego Bóg Cię stworzył, jakiego miał w zamyśle i byś pojednał się z Bogiem. Przez krew krzyża Jego. Krzyża Jego. I tylko Jezusowi należy się chwała. Amen. Pozdrawiam Cię. Uwierz w Jezusa. Uwierz w Jezusa. A wyskoczysz z kapci. Uwierz w Jezusa, a nie będziesz mógł spać, bo będziesz chciał z Nim spędzać czas. I nie mówisz, że on ci nie pomoże, mi nie mieć takiego myślenia, bo chłopie, te 2-3 godziny w nocy się będziesz budził, będziesz chciał z Nim siedzieć. Bo taki On daje doznania, daje odczucia, daje uczucia też. Tak, tak, to się wylewa, Jego chwała, Jego... To jest boskie w ogóle, to jest z nieba, rozumiesz? I będziesz z nieba. Bo jesteś z nieba, tylko musisz się na nowo odrodzić, narodzić. Z Jego nosienia, z Jego ducha, z Jego posiewu. Z Jego istoty. I złączysz się z Nim jedno i będziesz zbawiony. I będziesz mówił sobie spokojnie, nie boję się śmierci, bo śmierć to zysk. Nie będzie mi już na tej planecie, na której nigdy mnie miało nie być. Znalazłem się tutaj przypadkiem przez grzech, no ale okej. Okay. Ale Jezus tutaj przyszedł, Bóg Go posłał. I teraz Ducha Świętego mam w sobie żywego. Duch Święty, Bóg, trzecia osoba, mieszka. To dodatek Ducha we mnie, amen.
aniołowie są. Amen. I zobaczysz rzeczywistość w duchu niewidzialnym. I zasmakujesz, co to jest sprawiedliwość, miłość, co to jest czystość. Bo zrodzony z Boga zwycięża świat. Zrodzony z Boga zwycięża świat. Czyli każdy system tego świata, śmierci, starej natury, zwycięża świat, bo Jezus zwyciężył świat na krzyżu Golgoty. Amen. Pokładaj ufność w Bogu. Amen.